Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z naszej serii 54 proroctwa o Jezusie, gdzie badamy słowa prorocze, które były wypowiedziane setki czy tysiące lat wcześniej, zanim Jezus się urodził. Są to bardzo budujące fragmenty z Pisma Świętego, które utwierdzają naszą wiarę, że nasz Pan był prawdziwym Zbawicielem, prawdziwym Bożym namaszczonym sługą, który przyszedł, żeby dać nam zbawienie. A teraz zapraszam Was już na drugi odcinek z tej serii. Dzisiaj pora na kolejną serię proroctw ze Starego Testamentu. Skupimy się na pochodzeniu Jezusa, ponieważ zostało zapowiedziane dokładnie, w jakiej linii genealogicznej Jezus się urodzi, kto będzie jego przodkiem. To jest jedna z tych części proroctw, których Jezus nie mógł przewidzieć sam i w swoim dorosłym życiu podrobić swojego pochodzenia, ponieważ urodził się tam, gdzie się urodził i według ciała jest zapowiedziane, że będzie potomkiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, będzie z pokolenia Judy i będzie również nazwany synem Dawida. Dzisiaj na tych pięciu proroctwach chciałam się skupić. Zaczniemy od Abrahama. Swego czasu nakręciłam serię na temat tego wielkiego człowieka. 12 odcinków, znajdziecie ją tutaj, znajdziecie również w opisie tego filmiku, ponieważ to jest postać niezwykła, ojciec wszystkich wierzących, w którym były błogosławione wszystkie narody ziemi. I jak się okazuje, właśnie były błogosławione przez to, że Abraham był praojcem Jezusa Chrystusa i jak gdyby przyczynił się do tego, że Jezus mógł urodzić się z ciała, mógł przynieść zbawienie wszystkim ludziom i właśnie dlatego był błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Można by się zastanawiać, w jaki sposób Abraham, jedynie dając życie Izaakowi, stał się tym, który był ojcem wszystkich narodów, tak? I właśnie dzisiaj o tym przeczytamy. W Księdze Rodzajów 12:3 czytamy: i będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Abraham, który był ojcem Izaaka, wkrótce później umarł. I trudno powiedzieć, że był jakimś błogosławieństwem, ale przez to, że Izaak miał syna Jakuba, Jakub miał swoich synów i było przekazywane błogosławieństwo dalej, aż w końcu urodził się Jezus, tak jak czytamy w genealogii Jezusa w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale. Jezus stał się tym, który był prawdziwie błogosławieństwem dla wszystkich narodów, niosąc zbawienie dla każdego narodu i każdego języka. Księdze Rodzajów 22:18 czytamy: i w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Bóg błogosławił Abrahamowi, ponieważ był wierzący i nie przez uczynki, ale przez jego posłuszeństwo, przez jego wiarę w końcu urodził się mu potomek Izaak, który był praojcem Jezusa. W Ewangelii Mateusza 1:1 czytamy: księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Do tych dwóch osób jest odniesienie, to są jakby takie dwie epoki. Ta królewska, od której właśnie panowanie Dawida, którą zapoczątkowało panowanie Dawida, i ta patriarchalna, zapoczątkowana przez Abrahama. W Dziejach Apostolskich 3:25-26 czytamy o wypełnieniu się tego proroctwa, które było wypowiedziane Abrahamowi, które dotyczyło osoby Jezusa. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Zbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał Go do Was, aby Wam błogosławił w odwracaniu się każdego z Was od swoich nieprawości. Tutaj mamy przemowę, która dotyczy Żydów, którzy się nawracali, czyli tych, którzy stawali się wierzącymi. Bóg posłał najpierw do swojego narodu Jezusa Chrystusa po to, żeby oni mogli być błogosławieni przez przyjęcie zbawienia w Chrystusie, a potem również inni wierzący. W tych wersetach w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że tym błogosławieństwem, które wyszło od Abrahama, był właśnie Jezus Chrystus, który błogosławił
tak? Błogosławił tym, którzy odwracali się od grzechów. Stał się błogosławieństwem, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom. Okej, proroctwo numer 6 dotyczyło tego, że Jezus będzie również potomkiem Izaaka. I może się wydawać, dlaczego akurat w przypadku Jezusa tak dokładnie ta genealogia została poprowadzona, żebyśmy wiedzieli, że Bóg zamierzał dokładnie wyznaczyć jakby ścieżkę błogosławieństwa, która z ojca na syna przechodziła. W Księdze Rodzaju w 17:19 czytamy: a Bóg powiedział: naprawdę twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. Wiem, że Abraham miał również syna Ismaela, ale Bóg chciał, aby ta ścieżka zbawienia była wyznaczona przez Izaaka, żeby poszła, że tak powiem, ta linia przez Izaaka aż do Jezusa, a nie przez Ismaela, dlatego, że to Jezus miał być tym, który prawdziwie będzie potomstwem Abrahama, który przyniesie zbawienie wszystkim narodom. I chociaż Bóg błogosławił również Ismaelowi, ponieważ również był synem Abrahama, ale jednak to nie ta linia była tą błogosławioną linią, która jak gdyby dotyczyła zbawienia ludzkości. W Księdze Rodzaju 21:12 jest napisane: wtedy Bóg powiedział do Abrahama: niech ci nie będzie przykro z powodu chłopca i twojej niewolnicy, posłuchaj wszystkiego, co Sara mówi do ciebie, bo w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Twoje potomstwo, czyli ci, którzy będą z wiary przyjmować zbawienie, a nie z uczynków. Ci, którzy przez wiarę, ponieważ ojcem wszystkich wierzących był Abraham, i ci, którzy biorą przez wiarę to dziedzictwo, wchodzą do Bożego Królestwa. Tak więc my wszyscy, którzy wierzymy, również jesteśmy potomstwem Abrahama przez Jezusa Chrystusa, również Izaak jest naszym praojcem. List do Rzymian 9:7. Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Czyli nie przez tych, którzy przez uczynki próbują wejść do Bożego Królestwa, tak? To nie oni są tym prawdziwym potomstwem Abrahama, ale ci, którzy przez wiarę wchodzą. I dlatego Izaak, a nie Ismael. I dlatego Jezus Chrystus, a nie jacyś inni prorocy, są wyznacznikiem naszej wiary i zbawienia. Proroctwo numer 7 dotyczyło również tego, że Jezus będzie potomkiem Jakuba. Kolejna precyzyjna wskazówka. Księga Liczb 24:17. Ujrzę go, ale nie teraz. Zobaczę go, ale nie z bliska. Gwiazda wzejdzie z Jakuba, berło powstanie z Izraela i pobije książąt Moabu oraz wytraci wszystkich synów. Ewangelia Mateusza 1:2. Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci. I tutaj płynnie przechodzimy do Judy, który właśnie przed chwileczką został wspomniany jako jeden z 12 braci. Ktoś by mógł powiedzieć, że wcale nie najbardziej pobożny, nie najbardziej wyróżniający się, jednak najwięcej jest powiedziane o Józefie, a nie o Judzie. Ale to Juda został tutaj zaakcentowany, ponieważ właśnie Jezus Chrystus był lwem z pokolenia Judy, pochodził z tego pokolenia. I przechodzimy do proroctwa numer 8. W Księdze Rodzaju w 49 rozdziale 9:10 czytamy: Judo, szczenie lwie, wróciłeś od łupu, mój synu. Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica. Któż go obudzi? Zobaczcie, tu jest odniesienie do lwa. Jakub, który był już stary i błogosławił każdemu ze swoich synów, wypowiadał niejako proroctwa. Słowo, które Bóg mu poddawał, które dotyczyło przyszłości danego plemienia, które dotyczyły tego, co się wydarzy w tym plemieniu, jego znaczenia w Bożym planie. I jeśli chodzi o Judę, Jakub miał obraz lwa, co odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był tym lwem, tym królem. Tak jak lew jest królem wśród zwierząt, nasz Pan był królem wśród wszystkich królów, tym, który miał mieć królestwo wieczne. Nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody.
Czyli to jest całe proroctwo dotyczące tego, że ta królewska linia zostanie pociągnięta właśnie przez pokolenie Judy. I to dotyczyło tego króla, który potem przyszedł, króla Dawida, ale w ostatecznych dniach przyszedł Jezus Chrystus, który był najbardziej doskonałym królem, królem dla wszystkich narodów. Autor listu do Hebrajczyków wspomniał o tej właśnie kwestii w 7 rozdziale, 14 wersecie. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. To jest tylko wspomniane podkreślenie to, że Jezus pochodził z tego pokolenia. Proroctwo numer 9. Dawid pochodzi z pokolenia Dawida, będzie potomkiem Dawida i jego królestwu nie będzie końca. Jeśli chodzi o Dawida, który był takim najbardziej ukochanym królem, najbardziej doskonałym królem w historii Izraela, to jego osoba kojarzy się właśnie z kapłaństwem, kojarzy się z byciem królem i wskazuje na to, że Jezus Chrystus, Zbawiciel, będzie synem króla, będzie równocześnie przyrastał go swoją królewską mocą i zasięgiem oddziaływania o wiele bardziej. Czytamy w 2 księdze Samuela w 7 rozdziale: gdy się dopełnią Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po Tobie Twojego potomka. To jest słowo skierowane do Dawida. Bóg objawia mu przyszłość. Wzbudzę po Tobie Twojego potomka, który wyjdzie z Twego wnętrza i umocni Jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Oczywiście Bóg mówił o Salomonie jako tym, który wyjdzie od Dawida, będzie jego synem i stanie się również królem. Ale w tym proroctwie widzimy, że nie chodzi jedynie o Salomona, ponieważ jest odniesienie do królestwa, które będzie trwało wiecznie, a królestwo Izraela nie trwało wiecznie i wiemy o tym, że ten naród przez setki lat nie miał swojego nawet kraju, nie stanowił żadnej państwowości, a tym bardziej nie był żadnym królestwem. Tak więc to proroctwo dotyczy królestwa wiecznego, tego, które będzie trwało przez wieki, królestwa Bożego, które zapoczątkował Jezus Chrystus, z którym On był prawowitym królem. Z kolei w księdze Izajasza 9:7 jest oddane w ten sposób: a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Czy jest mowa o tym królestwie wiecznym, o tym, że tej władzy i pokoju nie będzie końca i że on ustanowi to prawowite królestwo. W Ewangelii Łukasza 1:32-33 jest napisane: będzie on wielki, to jest mowa o Jezusie, i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Ten tron, który został utracony przez nieposłuszeństwo kolejnych synów Dawida, przez rozproszenie, przez niegodziwość różnych władców, przez podziały, przez kłótnie, przez nieprawość, przez oddawanie czci różnym bożkom. W końcu Izrael stracił swoje królestwo, stracił swoją świątynię, stracił wpływ, który miał na ten świat, na okoliczne ludy. Właśnie przez nieposłuszeństwo zostało to wszystko odzyskane i odbudowane przez osobę Jezusa Chrystusa, który powiedział, że jest królem, ale nie z tego świata, nie tego królestwa, ale tego królestwa wiecznego, królestwa, o którym mówił w przypowieściach, opowiadając o swoim ojcu, opowiadając o Bożym Królestwie, które jest niewidzialne i które jest pomiędzy nami i które przychodzi z mocą, kiedy są wyrzucone demony, kiedy są dzieła diabła niszczone. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I na koniec list do Rzymian 1:3. Apostoł Paweł mówi o tym, że głosi Ewangelię o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida. Są spory odnośnie tego, czy genealogia Jezusa dotyczy Józefa czy Marii, dlatego że Jezus, jeśli chodzi o ciało, nie miał nic wspólnego z Józefem.
Tak więc prawdopodobnie genealogia, która jest tam napisana, jest to genealogia Marii, ale tradycyjnie podawało się, kto jest synem kogo, i cała genealogia dotyczyła synów, a nie córek. Ale wiemy, że Jezus pochodził według ciała, i to o tym przed chwileczką czytaliśmy, według ciała, z rodu Dawida, od Abrahama. I ma to pewne znaczenie, ponieważ każda z tych postaci, która wierzyła Bogu, która wierzyła w obietnicę, wierzyła, zaufała Bogu, że będzie Mesjasz, że będzie Zbawiciel, którzy opierali swoją wiarę właśnie na sprawiedliwości Bożej, a nie na swoich uczynkach, to oni właśnie byli przodkami Jezusa Chrystusa i wskazywali na to, jak zbawienie się dokonuje. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zbudował i że te kolejne elementy układanki w naszej głowie zaczynają tam klikać i się układać. Błogosławię Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wspólny czas. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku z tej serii. Pa, pa.